Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka, dzień dobry. Siemanko, dzień dobry. Fame MMA 11 i naprawdę burza emocji, tak można powiedzieć. Jesteśmy po walce Amadeusza Ferrari z, no powiedziałbym, z jednym z trudniejszych rywali w jego karierze, bo Filipek pokazał się bardzo dobrze. Jak ty w ogóle oceniasz tą walkę? Filipek myślę, że mógł się pokazać troszkę lepiej, szczerze powiedziawszy. Jak oceniam tą walkę? Na pewno w stójce Filipek się dobrze pokazał, gorzej z parterem, tak? Dał się zdominować w tym parterze, nie za dobrze się odkręcał do pozycji, ale pokazał na pewno bardzo charakter, wytrzymałość. Nie przegrał tego w pierwszej rundzie na szczęście, chociaż było tam blisko. No i co? I myślę, że gdyby miał szansę to wygrać, gdyby rozegrał to troszkę mądrzej. Może nie mógł tak, nie od razu powinien tak wchodzić w nogi, więcej się bić w tej stójce. Myślę, że to by była recepta na wygraną. Podobała ci się w ogóle walka tak stylistycznie, to, że były emocje, to, że naprawdę działy się tam cudawianki w trakcie tego pojedynku, bo sytuacja się kilka razy tam zmieniała. Tak. No w drugiej rundzie Filipek tam miał możliwość, wygrywał powiedzmy, drugą rundę wygrał, w trzecią też na początku wygrywał, no dopóki tam nie weszli w zapasy i wtedy już niestety Filipek wylądował na plecach. No co, myślę, że powinien jednak unikać tych zapasów z Ferrarim i nie cofać się na jego wiatraki, znaczy się nie cofał, tak jak mu doradziłem, ale niestety poszedł w parter, co go zgubiło. Ferrari zyskał cenne zwycięstwo tak naprawdę. W tej chwili te jego notowania poszły zdecydowanie w górę. Też robi dobre show przed samą galą, przyznasz to, chociaż wiem, że nie przepadasz za nim. Nie przepadam, nie powiedziałbym tak. Na pewno pokazał serce, bo wytrzymał, znaczy nie miał siły, a walczył. Już go tam, jak do werdyktu go trzymali, zrobił show. Dał no, fajną walkę i myślę, że poszedł w górę na pewno w notowaniach, ale do walki na przykład o pas to mu jeszcze daleko. A tobie? Jak w tej chwili wyglądają przygotowania do tego kluczowego pojedynku w twojej karierze, bo występujesz na 12? Występuję na 12 i myślę, że rozwalę Polaka. Polak stoi i widziałem dzisiaj, nawet w hotelu go spotkałem i jest bardzo pewny siebie, bardzo mocno trenuje, powiedział, że to jest jego motywacja, podbudowa. Wydaje się być najpewniejszy w swojej karierze. Co ty możesz powiedzieć o tym? Niech będzie pewny siebie, dostanie wpierdziel i tyle. Ja go na pewno nie lekceważę, nie? On jest groźnym przeciwnikiem, przekrojowym, tak mi się wydaje, ale rozwalę go. Tych zawodników, którzy dzisiaj występowali, których widziałeś, kto zrobił na tobie jakieś wrażenie takie, że może to jest jakiś potencjał i medialny, i sportowy? Zwycięstwo też Krychy przecież było nad Saszą, ale nie wiem, czy to akurat brałeś na tapetę. Znaczy, powiem tak, na pewno Sasza mnie zaskoczył, że taki opór stawiał Krystianowi. I dużo ludzi tam chwaliło Zabielskiego, że też się bardzo dobrze pokazał. Niestety, bo był w ostatniej chwili wzięty. Niestety w tej walki nie oglądałem dokładnie. Widziałem tylko urywki, bo akurat wtedy chodziłem tam, coś robiłem i niestety tej walki dobrze nie zauważyłem. Kto na mnie mógł zrobić jeszcze wrażenie? Knockout też zrobił na mnie wrażenie. Straszne, tak, co? Ale to sam knockout, nie bardziej, ale bardzo ładny ten knockout był, mocny. A wcześniej knockdown. Tak, to właśnie fajne było, że najpierw knockdown, a później, Szeliga najpierw był na deskach, podniósł się i znokautował. Fajne bardzo. No tak, to są epickie pojedynki w pewien sposób. Ty jak w tej chwili się przygotowujesz? Jak wygląda u ciebie harmonogram, powiedzmy, przygotowań i na jakim jesteś etapie dzisiaj? 20 listopada, z tego co wiem, jest gala, chyba że przeniesiono termin. Znaczy, miała być 6 listopada, tak, przeniesiono na 20. Tak. No co, jest dobrze, jest forma, lecę, kurde, po pas i tyle, Taki jesteś napalony na ten pas, napalony na walkę, czy na to, żeby spuścić łomot Polakowi? Bardziej na pas, ale łomot Polakowi też będzie bardzo fajny. Słuchaj, w takim razie tak, Maksymilian, wiesz, że był taki cesarz Meksyku, Maksymilian? Nie wiem. No widzisz? Teraz już wiem.
musiałem rzucić jakąś ciekawostkę historyczną, bo czasami fani się tego domagają. Zobaczymy, może zostaniesz cesarzem polskiego MMA, tego freakowego. Tego ci życzę, Maksymilian. No i co, do zobaczenia przy kolejnym wydarzeniu. To ja też rzucę ciekawostkę, żeby nie być gorszy. Potomkami naczelnych są wiewiórki. Tak? Tak. Znaczy może nie stricte wiewiórki, ale gryzonie chodzące po drzewach, najbardziej przypominające dzisiejsze wiewiórki. Czyli zanim wyeluwowaliśmy z człekokształtnych w ludzi, najpierw z wiewiórek w człekokształtne. Ostatnio oglądałem reportaż o poznańskim zoo i tam było reportaż na temat niedźwiedzi i zgadnij, kto im kradł orzechy i wyciągał tak bezczelnie, że to naprawdę o pomstę do nieba wołało. Oczywiście wiewiórki. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Maksymilian. Powodzenia. Dziękuję.